Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Realne zakupy. Tym razem będziemy kupować samochód do 1000 zł. I dosyć ciekawy odcinek, powiedzmy. On będzie znacznie krótszy, dlatego że tych samochodów jest sporo mniej na rynku. Także zaczynamy. Może polecimy od egzemplarzy najdroższych w tej cenie. Czyli zaczynajmy. W cenie do 1000 zł, pierwsze co nam się to pojawia, to Ford Ka, równe 1000 zł. Samochód 97 rok. Klimatyzacja do nabicia. Aczkolwiek samo auto dosyć ładnie się prezentujące w tej cenie. Oczywiście na początek powiem, że nie wymagajmy cudów w samochodach do 1000 zł, 70 tysięcy kilometrów, czyli bardzo mały przebieg. Dobra, co tutaj mamy dalej? Mamy Opla Corsa B, czyli przedstawiciel niemieckich samochodów. Tutaj mamy egzemplarz, silnik 1.2, 98 rok, 45 koni nawet. Kupiony w salonie, czyli nawet mamy auto z polskiego salonu, co jest zaskakujące w tej cenie. Dobra, lecimy dalej. Mamy Fiata Cinquecento w cenie do 1000 zł. Możemy z tych egzemplarzy, powiedzmy, także tego modelu wybierać w tej cenie. Tutaj mamy niskie spalanie, tanie części zamienne, silnik 700, czyli dosyć niska moc, aczkolwiek tak jak mówię, wśród tych egzemplarzy możemy szukać mocniejszych silników. Dobra, co tutaj dalej? Nie pokazujemy oczywiście aut, które widać na pierwszy rzut oka, że są jakieś uszkodzone. Może zobaczymy Peugeota 406 jako przedstawiciel dużych samochodów w tej cenie. W cenie 1000 zł mamy model 1.9 diesel ekonomiczny. Małe spalanie. Coś tam do zrobienia jest, przegub, poduszka pod silnikiem, brak akumulatora, no czyli będziemy musieli jakieś inwestycje poczynić w tej cenie. Dobra, co tutaj dalej mamy? Mamy Mazda 323, niestety wśród japońskich aut będą to już dosyć wiekowe auta, czyli 91 rok produkcji, 208 tysięcy km przebiegu, silnik 1.3, benzyna, także możemy sobie taki egzemplarz w tej cenie kupić. Mamy Fiata Uno, 96 rok, 124 tysiące kilometrów przebiegu. Dosyć korozja na progach, na błotnikach, aczkolwiek no w tej cenie, tak jak mówię, nie spodziewajmy się cudów. Samochód ma przegląd, ubezpieczenie, także jest to także dosyć dobra propozycja. Co tutaj mamy dalej? Mamy Renault Clio, 94 rok produkcji, cena 1000 zł. No, dosyć zadbany egzemplarz w tej cenie, 121 tysięcy km przebiegu, tylko 1.2 silnik, 54 konie. Także w tej cenie, także to będzie dosyć dobra propozycja. Mamy Opla Astra, 92 rok produkcji, czyli auto już bardzo wiekowe, 2002 rok. Nie wiem czemu tam się pojawiło, że 2002 rok, czyli auto mechanicznie sprawne, 1.4, 60 koni, także Opel Astra pierwszej generacji, także możemy szukać auta w tej cenie. Mamy Fiata Punto pierwszej generacji, silnik 1.2, 60 koni, dosyć w środku wyglądający ładnie egzemplarz, 1000 zł. Także 202 tysiące przebiegu, 95 rok produkcji, Fiat Punto pierwszej generacji. Toyota Corolla nieaktualna, już się sprzedała. W tej cenie mamy Fiata Palio Weekend, także wśród tych egzemplarzy możemy szukać. Oczywiście to nie, tu jest przedział do 1000 zł, ale możemy oczywiście tym
budżet podniesie o kilkaset złotych i tych egzemplarzy będzie z danego modelu już więcej wtedy. Ja starają się podzielić, powiedzmy, te najtańsze samochody do 1000, do 2, do 3000, dlatego żeby każdy ma inny budżet, powiedzmy, żeby to rozgraniczyć, a nie chciałem dzielić na kategorie, czyli kombi, SUV, tak jak w przypadku droższych samochodów, bo wtedy tych samochodów w tej cenie jest dużo mniej, także nie warto dzielić, powiedzmy, przedziałami tych aut. Tutaj mamy zaś Opla Corsę, to nie będziemy pokazywać, powiedzmy, tego samego samochodu co wcześniej. Dobra, przejdziemy do aut. Tutaj nam się cena już zaczyna obniżać. W tej cenie mamy nawet Volkswagena Polo w automacie z instalacją gazową. No to szok, to cena instalacji większa jest niż... Aczkolwiek tu pewnie będzie jakieś usterki. Trzeba wymienić butle, brak przeglądu do naprawy. Czyli coś tam jest w tej cenie niestety do wymiany. Dobra, lecimy dalej. Może Suzuki Swift zobaczymy w cenie do 1000 zł. Tutaj japońskie auta są dosyć bezawaryjne, aczkolwiek mają największe problemy z korozją niestety. Co widać też. 2002 rok, 147 tysięcy km przebiegu. No ale w tej cenie dosyć ciekawy Japończyk, powiedzmy, do zakupu. Co tutaj mamy dalej? Mamy Volkswagena Polo trzeciej generacji. Także taki klasyk gatunku. Silnik 1.0, 920 zł. 223 tysiące km przebiegu. Także to też jest jeden z ciekawszych egzemplarzy. No i będziemy tutaj się zbliżać do samochodów. Już tutaj mamy przedział od 200 zł, ale tych samochodów nie ma. Najtańsze 400 zł, ale to też uszkodzone są te samochody. Co tutaj w tej cenie możemy jeszcze kupić? Skodę Felicję. 98 rok produkcji, 181 tysięcy km przebiegu. Dosyć ładne auto z zewnątrz, zadbane. Także w tej cenie możemy wśród Skody Felicji, wśród Fiatów Punto pierwszej generacji, bo tych samochodów jest także sporo na rynku, z tego co widzę. Tutaj nam cena już schodzi w dół. Może zobaczymy Deu Tico w tej cenie 750 zł, czyli zostaje nam jeszcze na naprawy. No, dosyć ciekawy egzemplarz w tej cenie. Zarejestrowany 54 tysiące km przebiegu tylko. Także auto do poprawek, jakiś tam blacharsko-lakierniczy, no ale jak ktoś do jazdy auto chce, to nic tam specjalnie raczej nie powinien naprawiać. 54 tysiące km przebiegu, 2000 rok, także w tej cenie możemy taki samochodzik sobie kupić. Mamy Renault Twingo. Tutaj także z tych egzemplarzy starej daty, no tutaj już widać ząb czasu na aucie, 700 zł, także 178 tysięcy, 95 rok produkcji. Na pewno tutaj schodząc z ceny mamy samochody już dużo starsze, powiedzmy bardziej wyeksploatowane. Częściowo mamy Fiata Cinquecento za 600 zł, 97 rok, przebieg, tutaj mamy jakąś korozję oczywiście. W tej cenie oczywiście nie spodziewajmy się cudów, są to raczej auta na zasadzie dojeżdżenia do grunt, żeby miał przegląd do C. Także zawsze coś znajdziemy w tej cenie. Tutaj już dochodzimy do ceny i koniec, tych samochody nam się pojawiają. Oczywiście podnosząc budżet do 1500, 2000, no to już jest odcinek wcześniej nagrany, także tamten odcinek warto także obejrzeć. Z takich aut może na koniec jeszcze, co tutaj nam się pojawia, Nissan Almera GX, 10 lat właściciel ma ten samochód. No tutaj korozja wśród Japończyków największa. Auta bezawaryjne, ale niestety korozja zjada te samochody. Silnik 1.4, 75 koni. Także w tej cenie możemy sobie taki także samochodzik sprawić. Jest Deu Tico, Fiatów Punto jest sporo, Matizów.
francuskich aut Fordów Fiesta. Także tutaj nam się pojawia na koniec może Ford Fiesta. 108 tysięcy kilometrów przebiegu. Jeden automatyczna skrzynia, czyli jeden z ciekawszych jeszcze egzemplarzy. Nie wiem, czy tutaj jest sprawne wszystko. Uszkodzona skrzynia niestety, także w tej cenie nie kupimy auta sprawnego, powiedzmy z automatem. Także to by było na tyle w tym odcinku. Do 1000 zł jest sporo tych aut, aczkolwiek jeżeli szukamy, to najczęściej Fiaty, Fordy. Japońskie auta będą dosyć skorodowane, najmłodsze będą francuskie i z Fiatów, powiedzmy z DU. Także dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania następnych odcinków z cyklu Autokrytyk Realne Zakupy.